Jest to nasze trzecie spotkanie w ramach serii spotkań Młodzież stawia na środowisko. Dzisiaj będzie o środowisku przyrodniczym lokalnie i pewnie część z Was mogła już brać udział w tych poprzednich spotkaniach w ramach serii. Zarówno to, jak i poprzednie spotkania są finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa, a organizatorem spotkania jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Możemy kliknąć slajdzik. Więc co organizuje nasze spotkanie? Pewnie organizuje też zajęcia i projekty, w których część z Was bierze udział. Ja również pracuję w CEO i nazywam się Justyna Zamojda i zajmuję się między innymi też koordynowaniem naszej serii spotkań. Natomiast naszą główną prowadzącą dzisiejsze spotkanie będzie Kasia Dytrych. Na kolejnym slajdzie możecie jeszcze Kasię i też na kamerze zobaczyć. Tak, Kasia do Was macha i zaraz Kasia też do Was wróci. Natomiast ja tylko na jednym jeszcze takim slajdziku przypomnę Wam, gdzie jesteśmy, ponieważ nasza seria składa się z 5 spotkań. My jesteśmy teraz, można powiedzieć, w środku, na 3. spotkaniu. Już rozmawialiśmy o środowisku przyrodniczym globalnie, mówiliśmy o krytycznym myśleniu. Dzisiaj zejdziemy na ten poziom lokalny, natomiast przed nami później będą jeszcze 2 spotkania. I taką krótką przypominajką powiem Wam, że cała ta seria jest właśnie dla Was, uczniów, uczennic, którym środowisko przyrodnicze nie jest obojętne. I mam nadzieję, że po udziale w naszych spotkaniach będziecie czuli takie wsparcie i też może większą motywację, albo będziecie czuli się pewniej w podejmowaniu działań na rzecz środowiska przyrodniczego. I właśnie takim celem naszego dzisiejszego spotkania jest to, żeby przyjrzeć się temu, co wokół nas, zastanowić się, dlaczego, jak bardzo wartościowa jest ta natura, dlaczego ochrona tego środowiska przyrodniczego najbliżej nas jest ważna i mam nadzieję, że po tym spotkaniu i bardzo w to wierzę, będziecie czuli się jeszcze bardziej wzmocnieni właśnie w takie wyjście na zewnątrz i przyjrzenie się temu, co cenne przyrodniczo lokalnie. I w dotarciu do tych celów poprowadzi Was dzisiaj Kasia, której oddaję głos, a ja przenoszę się na czat. Więc jeżeli będziecie chcieli o coś zapytać albo czymś się podzielić, to ja tam siedzę i czytam. Już uciekam. Ja się witam z Wami bardzo serdecznie i cieszę się, że możemy się w ten, no przynajmniej u mnie, trochę mroźny, śnieżny dzień, poranek spotkać. I właśnie dzisiaj przyjrzymy się trochę tej naszej przyrodzie lokalnej, ale zanim do tego dojdziemy, to mam taką prośbę, kilka minut na taką refleksję, znaczy dwie minuty na refleksję i odpowiedzcie sobie na takie pytanie, znaczy można się oczywiście podzielić na czacie, jeśli ktoś ma ochotę, ale nie trzeba. W drodze do szkoły, czy do miejsca, w którym jesteście, czy dzisiaj, czy wczoraj, zastanówcie się, co spotkaliście po drodze, w sensie jakie gatunki mieliście okazję spotkać po drodze. Dzień dobry. Tym, którzy jeszcze do nas dołączają. Pytanie brzmi, w drodze do szkoły, czy w drodze do domu, czy do jeszcze innego miejsca, wczoraj lub dzisiaj, jakie gatunki mieliście okazję spotkać po drodze? Półtorej minuty na refleksję, na dyskusję. Pierwszą odpowiedź, wróble, sroka, gołąb, no gołębie to, myślę, że stali bywalcy, sikorki, dzik, o proszę, dęby, kos, zając się jeszcze pojawił, lisy, no proszę, no to bardzo, bardzo ciekawe, oj, sarny są. Sarny, lisy, no proszę, to bogato. Kot, o, no był kot, był pies, też był lis. Jastrząb nawet. No to super. Ślimak. Myślę, że nie był najszczęśliwszy
z okazji temperatur zimowych dość i zimowego anturażu. No właśnie, zobaczcie, głównie wymieniamy tutaj, wymieniacie zwierzaki i jakby rzeczywiście tak jest, że one po prostu, no właśnie, dużo drzew, bo nasza szkoła jest na terenie Powickiego Parku Krajobrazowego. Właśnie, właśnie. Ale jakie to te drzewa? Bo trochę do tego zmierzam, słuchajcie, że właśnie taka obserwacja podczas codziennych spacerów, kiedy przemierzamy jakąś najczęściej znaną nam trasę od punktu A do punktu B, to zdarza się, że nie dostrzegamy homo sapiens. Tak, no zdarza się, że nie dostrzegamy jakby tego, co dla nas jest oczywiste, do czego się przyzwyczailiśmy. I bardzo często właśnie takimi elementami krajobrazu są drzewa. I nawet są takie badania czy obserwacje, o, platan, sosny, brzozy, dęby, jarzębiny. No właśnie, właśnie. Są takie obserwacje, według których drzewa trochę traktujemy jako ludzie, jako taki element, jako coś w rodzaju takiego trochę stałego, może nawet trochę martwego elementu krajobrazu, w takim sensie, że drzewa się nie ruszają, a jeśli się ruszają, no to najczęściej nieznacznie, w takim sensie, że nie przebiegną nam przez ulicę albo nie zmienią nagle miejsca swojego położenia i tak dalej. I po prostu przyzwyczajamy się, bardzo się do nich przyzwyczajamy, przez co zwracamy na nie mniej uwagę. I w związku z tym bardzo często też jest tak, że potem, kiedy przychodzi właśnie co do czego na temat dyskusji dotyczących ochrony przyrody, czy tego, co jest najcenniejsze w naszej okolicy, to trochę o tych drzewach i w ogóle o roślinach zapominamy, no bo traktujemy je po prostu jako coś takiego naprawdę bardzo zwyczajnego, codziennego, co po prostu jest. I dopiero kiedy jakieś drzewo znika, albo na przykład jakaś potężna wichura spowoduje, że ono zostaje powalone, no to wtedy dopiero widzimy tę wyrwę, że coś się w tym krajobrazie naszym nie zgadza. I też takie, no to co oczywiście, często nie zauważamy też tego, co jest nam bardzo codzienne, to znaczy na przykład wróble czy sroki, wiele osób traktuje, dzień dobry, dzień dobry, wiele osób traktuje jako taki, no właśnie jako taką szarą, nudną codzienność. Sroki wielu osobom się wydają takie po prostu zwyczajne, podczas gdy no jednak jak się im przyjrzeć, o, czy właśnie sójki, które jedna właśnie z sójek wylądowała tutaj na drzewie za moim oknem, a jest ich dużo, bo mieszkam właśnie przy lesie i rzeczywiście sójki mi się już bardzo opatrzyły, ale nadal dla wielu osób, które są moimi gośćmi, widok sójki, która jakby no ma dość takie ciekawe jednak upierzenie, jest czymś takim no jednak trochę zaskakującym i sprawia po prostu, że jest nam, znaczy, że jest przyjemnie komuś, kto miał okazję ją zaobserwować. A dlaczego o tym mówię na początek, zanim w ogóle właśnie o tej ochronie przyrody? Otóż właśnie jest tak, że jeżeli, że ciężko jest chronić coś, do czego jesteśmy bardzo przyzwyczajeni i co nam się wydaje po prostu takie zwyczajne, i to takie powiedzenie, że cudze chwalicie, swego nie znacie, naprawdę się nie wzięło znikąd. Natomiast właśnie, na co zwracamy uwagę najczęściej? Na jakieś nietypowości, na coś, co się rusza, co wydaje dźwięki, no to zwłaszcza, bo też jakby dźwięki są dla nas jakimś sygnałem, że może coś się dzieje w okolicy i powinniśmy na to zwrócić baczniejszą uwagę. I teraz, no właśnie, jak jest w przypadku drzew? Drzewa bardzo często zwracają naszą uwagę wtedy, kiedy, tak jak na przykład na tym zdjęciu po lewej, to jest zdjęcie z pienin, kiedy są w jakiś sposób wyjątkowe, kiedy właśnie się wyróżniają, kiedy mamy sosnę, która rośnie po prostu w środowisku, które no jest bardzo, bardzo takie dla niej no jednak trudne, zwłaszcza żeby się tam utrzymać przez wiele lat. Natomiast kiedy jesteśmy w parku i kiedy tych drzew jest dużo, no to jeżeli jakby nie skupimy się na tym, że chcemy się tym drzewom przyjrzeć, no to rzeczywiście po prostu zwracamy na nie mniej uwagi. I oczywiście też tak jest, że nie da się jednocześnie w danym momencie chłonąć świata wszystkimi zmysłami i nie zwariować non-stop przez 24 godziny, bo też tak
działamy, żeby jakoś sobie z tym poznawczo poradzić i się nie przeciążyć, ale no właśnie jeżeli chodzi o takie obserwacje środowiskowe, no to czasem zdarza się, że nam różne rzeczy umykają i właśnie wróble traktujemy jako coś właśnie codziennego, co nam towarzyszy, a przynajmniej wielu z nas ma szansę towarzyszyć, co czasem ćwierka w krzakach i po prostu ten świergot jest nam bliski i znajomy. Natomiast kiedy właśnie widzimy albo mamy szansę w ogóle zobaczyć taką papugę, no to już jest to dla nas coś egzotycznego, coś niesamowitego i coś, na co jesteśmy w stanie właśnie zwrócić uwagę i jakoś się nad tym bardziej złapać, zastanowić, o co chodzi. I teraz tutaj nadchodzi moment na moją własną opowieść, jak to z tym jest, bo często jako ludzie no mamy różne właśnie zmysły podczas spacerów wyłączone, skupiamy się na różnych rzeczach i ja właśnie podczas mojego jednego z takich właśnie zimowych spacerów właśnie po Łazienkach Królewskich w Warszawie miałam przyjemność spotkać właśnie pewnych stałych mieszkańców Łazienek, ale ponieważ była to zima, to była szansa w ogóle dostrzec ich no właśnie dzięki temu, że nie było listowia. Dlatego też zachęcam Was właśnie teraz do obserwacji ptaków, bo też właśnie ta sójka, która cały czas tam sobie siedzi na tym klonie, no nie widziałabym jej, gdyby klon miał już dużo liści. I miałam okazję zaobserwować właśnie w Łazienkach sowy, które po prostu dumnie sobie siedziały gdzieś wysoko na drzewach i przyznam Wam, że no, że radość moja była wielka, bo to akurat były maluchy, więc pomyślałam sobie, że super, bo, no, bo doczekał się park właśnie odchowania młodych i będzie po prostu, no będzie tutaj jakby, będzie ich po prostu więcej. Natomiast zastanawiałam się, jaka będzie reakcja ludzi. No i jak pewnie możecie się spodziewać, większość osób po prostu tych sów nie zauważała. To znaczy po prostu przechodziła pod drzewem, na którym one sobie siedziały i właśnie i właściwie nawet nikt nie spojrzał w górę. I dopiero w momencie, w którym właśnie ja chwyciłam za aparat i skierowałam obiektyw w stronę właśnie maluchów, no to właśnie się okazało, że zainteresowanie nagle tutaj wzrosło i wszyscy byli ciekawi, kto to tam siedzi i w ogóle co to za puchate kulki. Tutaj wrzucam Wam akurat, to nie jest moje zdjęcie, jest zdjęcie z serwisu właśnie aktualności Łazienek Królewskich, zdaje się, że z 2015 roku, no i właśnie siedzą sobie takie maluchy. No i właśnie możemy je zaobserwować między innymi dzięki temu, że po pierwsze zadrzemy do góry głowę, a po drugie nie ma jeszcze liści na drzewach, więc naprawdę zachęcam, bo już za moment będzie wiosna i no i właśnie już będzie po prostu nam trudniej pewne obserwacje prowadzić. Więc właśnie, czasem po prostu jest tak, że trzeba spojrzeć z innej perspektywy, a czasem po prostu trzeba wiedzieć, gdzie i jak patrzeć. I zmierzam do tego, że żeby właśnie chronić przyrodę, musimy ją lepiej poznać. I to poznać na takiej zasadzie właśnie, że zauważyć, w ogóle po pierwsze zauważyć, dostrzec, że ona jest wokół nas, że to, co często nam się wydaje, że właśnie takie zwykłe i codzienne, jest jednak tą przyrodą, jest częścią tej wielkiej sieci zależności, której my również jesteśmy częścią i właśnie warto się temu lepiej przyjrzeć, ale po drugie, jak już dostrzeżemy coś, co wokół nas jest, to warto się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć, czy właśnie to będzie flora, czy fauna, czy może jacyś jeszcze inni przedstawiciele żywego świata, bo rzeczywiście okazuje się, że my całkiem sporo wiemy oczywiście i tą wiedzę mamy zgromadzoną, czy to na różnych już teraz serwisach internetowych, czy w książkach, ale jest jeszcze naprawdę ogrom rzeczy i faktów i ciekawostek do odkrycia. Nigdy nie wiadomo, być może właśnie będziemy pierwszymi, którym się to uda. I tutaj też muszę Wam podać taki przykład, żeby nie być gołosłowną, a mianowicie ja miałam właśnie okazję podczas prowadzenia jednych z warsztatów takich terenowych razem z grupą, z którą się wtedy wybraliśmy właśnie do jednego z rezerwatów w obrębie właściwie jeszcze granic Warszawy. Mieliśmy okazję zaobserwować dość rzadkiego ptaka, który no właśnie wówczas nie był tam stwierdzany, nie było go widać, znaczy nie było wiadomo, że właśnie gniazduje. Tym ptakiem był bocian czarny.
I rzeczywiście było to bardzo, no i dla mnie takie duże i naprawdę niesamowite odkrycie, no ale też jakby obserwacja bardzo ciekawa z punktu widzenia ornitologów, czy w ogóle właśnie badaczy ptaków w mieście. Więc naprawdę czasem jest tak, że coś, co może się wydawać, że no jak to było na talerzu, było podane niemalże na tacy, będzie jednak dla kogoś cenną informacją właśnie badawczą albo właśnie jakąś ciekawostką. Ale tutaj pojawia się też pytanie, kto ma chronić przyrodę? No bo jak zapewne wiecie, mamy różne formy ochrony przyrody. Ja tu chciałam tylko zwrócić uwagę na dwie z tych form. I tutaj pytanie do Was, trochę taka zagadka do oszacowania. Mamy 23 parki narodowe w Polsce i jak myślicie, jaki procent powierzchni naszego kraju one łącznie zajmują? Można obstawiać na czacie. Czy to jest 20%, czy 10, czy może w ogóle 50, a może jeszcze mniej, może 5. Jak myślicie, ile to może być? 25%, dobrze, ale pierwszą odważną odpowiedź. 1%, 2%, 10%. O, widzę, że 10 jest popularną odpowiedzią, 37,5. To nawet więcej niż powierzchnia zalesienia. 35%, 15%. Okej, słuchajcie, to no, rzeczywiście byłoby to, myślę, że bardzo dobre dla przyrody, gdyby to były takie duże liczby. Duże, to znaczy mam na myśli, że nawet 10% jest dużą liczbą w tym przypadku, bo akurat w przypadku parków narodowych to jest, ta powierzchnia to jest około 1% naszego kraju, więc naprawdę, znaczy, czy niedużo. Można to oczywiście porównywać z różnymi innymi krajami i tak dalej, nie tym się dzisiaj będziemy zajmować, ale bardziej chciałam Wam właśnie pokazać, jaki mniej więcej to jest teren, tylko tutaj mówimy oczywiście o parkach narodowych, ale bez otulin. Z otulinami to jest nieco więcej, ale też nie wszystkie parki mają duże otuliny, bo na przykład jak sobie zobaczycie Tatrzański Park Narodowy, no to jego otulina jest naprawdę no, mikroskopijna. Okej, no ale mamy parki narodowe, mamy jeszcze rezerwaty przyrody i tych rezerwatów przyrody mamy około 1500. No i teraz właśnie znowu pytanie, jaką część powierzchni one mogą zajmować Waszym zdaniem? Czy to jest więcej czy mniej niż 1% w porównaniu właśnie do parków narodowych? 1500 to się wydaje całkiem sporo, 3%. Pamiętajmy, że mamy różne oczywiście typy rezerwatów przyrody, więc 3%. No i oczywiście różnej wielkości one są. 5,2. O, szalona dokładność. 1,6. No słuchajcie, 0,5% według danych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. To jest właśnie te szacunki, przypadają na około 0,5%. Więc zobaczcie, że ta powierzchnia akurat oczywiście terenów chronionych na te dwa sposoby jest dość niewielka. No i tutaj pojawia się pytanie, czy jesteśmy w stanie ochronić wszystko? No bo zobaczcie, na tej mapie mamy już trochę więcej. Mamy jeszcze dodane parki krajobrazowe jaśniejszym kolorem i jeszcze jaśniejszym obszary chronionego krajobrazu. No można by tutaj było dodać właśnie i same rezerwaty, chociaż one pewnie wyglądały dość punktowo. Można dodać jeszcze inne formy ochrony przyrody, chociażby nawet użytki ekologiczne. Ale pytanie właśnie jest takie, czy jesteśmy w stanie ochronić wszystko? I no, odpowiedź jest nie, po prostu, bo część terenów, my też jako ludzie, jakby zgodnie też z definicją zrównoważonego rozwoju, my też rozwijamy się na różny sposób. Rozwijają się też miasta, zresztą według prognoz coraz więcej ma być mieszkańców miast, czyli miasta mają jakby coraz bardziej się zaludniać, więc jakby siłą rzeczy część terenów będzie musiała zostać wykorzystana pod inwestycje, żeby chociażby gdzieś tych mieszkańców pomieścić. Więc rzeczywiście każdego najdrobniejszego skrawka nie jesteśmy w stanie wziąć pod ochronę, ale jesteśmy w stanie się nim zainteresować. No i właśnie jeżeli jest tak, że
ta powierzchnia wydaje się właśnie taka niewielka, zwłaszcza jeżeli chodzi o powierzchnię taką chronioną dość restrykcyjnymi wymogami, to czy to znaczy, że czeka nas apokalipsa i czy czeka nas ta apokalipsa zwłaszcza w miastach, które jak wiemy tych obszarów przyrodniczych często mają, no różnie to bywa, niektóre miasta mają więcej w Polsce, niektóre mają mniej. Otóż na szczęście niekoniecznie. I ta odpowiedź niekoniecznie jest odpowiedzią, no właśnie, która zależy głównie od tych osób, na które patrzą teraz nasi kopytni goście w prezentacji. To znaczy tak naprawdę zależy od nas, ode mnie, ale też i od was. To, czy rzeczywiście przyroda będzie dla nas wszystkich istotna, no właśnie, zależy od nas samych, a też często zależy od tego, czy będziemy w stanie innych w jakiś sposób zachęcić, zmotywować, zainspirować ich, pokazać im właśnie przyrodę od być może nieco innej strony, nawet jeżeli właśnie to są te codzienne, te powiedziałabym takie zwykłe, zwyczajne elementy tej przyrody, które po prostu mijamy, które nam się wydają, że no właśnie nie mają większego znaczenia, nawet jeżeli to jest po prostu jakieś drzewo, do którego się naprawdę bardzo przyzwyczailiśmy, które rosło gdzieś od wielu, wielu lat i po prostu wydaje się, że ono zawsze tam było i zawsze tam będzie. I z terenami w ogóle miejskimi jest tak, że bardzo często, zwłaszcza jeżeli to jest takie ścisłe centrum miast, no my się w ogóle zastanawiamy, czy tam jest jakieś życie, jeżeli gdzieś jest właśnie po prostu trawnik, jak widać jednym gatunkiem trawy, tak na pierwszy rzut oka, czy coś w ogóle tam ma szansę, czy ktoś ma tam szansę zamieszkać. Często nam się właśnie wydaje, że trochę wieje nudą, no bo właśnie gołębie, wróble, trawa to jest to, co z czym spotykamy się na co dzień, co nie stanowi też jakiejś większej atrakcji, więc na to już po prostu mniej zwracamy uwagę, przyzwyczajamy się do tego. To jest naprawdę, słuchajcie, niesamowite, jak właśnie, no właśnie jak, co robi z nami to przyzwyczajenia, bo ja miałam okazję też gościć takiego znajomego, który przyjechał z Egiptu po raz pierwszy do Polski właśnie wiosną i naprawdę zachwyt, jaki on wręcz non-stop przeżywał, widząc to wszystko wokół, był po prostu niesamowity i dużo mi to też dało do myślenia właśnie, jak to jest, kiedy właśnie zmienia się ten krajobraz wokół nas, kiedy właśnie widzimy coś zupełnie innego. Mamy też w miastach oczywiście dużo wypielęgnowanej zieleni, dużo parków, które są właśnie zadbane i o tę zieleń się w specyficzny sposób dba, to znaczy często jest tak, że no, na dzikość jest tam troszkę mniej miejsca. Mamy też często, czy w miastach, ale też i na obszarach wiejskich, sporo nieużytków, taką ziemię niczyją, niektórzy to nazywają chwastowiskami, takie zarośnięte tereny, które właściwie też wydają się mało ciekawe, albo może nawet niektórzy mogą twierdzić, że one są wręcz niebezpieczne. Mamy oczywiście też masę prywatnych ogródków, gdzie każdy decyduje sam o tym, co się dzieje i jak się dzieje, w tym też trochę tak zwanych rodosów, czyli tych rodzinnych ogródków działkowych, gdzie też jednak każdy może sam o tę zieleń dbać i z grubsza decydować o tym, jak ona wygląda. No i w ogóle pytanie, czy kogoś to właśnie w tym mieście, czy kogoś to w ogóle właśnie interesuje, że jeżeli tak biegniemy do tej pracy, spieszymy się, no to właśnie, czy dostrzegamy to, co jest wokół nas, bo po prostu może się okazać, że nie dostrzegamy, bo właśnie nie ma czasu. I w związku też z tym naszym webinarem przygotowałam dla was trochę właśnie takich przyrodniczych zagadek, które mam nadzieję, że właśnie, które właśnie was troszeczkę zainspirują do poszukiwań różnych informacji i na pierwszy tutaj rzut oka właśnie mamy, na pierwszy rzut mamy właśnie kaczkę krzyżówkę, czyli taki gatunek, który myślę, że znany jest raczej wszystkim i ten obrazek, który tu widzicie, myślę, że też jest z grubsza wszystkim znany, bo mamy tutaj samca, który się, no właśnie, chce pokazać swoim pięknym upierzeniem samicy, ale jak spotkamy taki obrazek, podpowiem może, że latem, to no właśnie, to kto to jest? To jest samiec czy samica? Jak obstawiacie? A jeśli... No właśnie. A jeśli samiec czy samica, to co nam o tym mówi?
No właśnie, samica, ubarwienie. Tutaj padła też odpowiedź, że samiec, kolor. No właśnie, zwracamy głównie, zobaczcie, uwagę na ubarwienie, natomiast u kaczki krzyżówki jest tak, że samce zmieniają swoje upierzenie. No bo jeżeli przypomnicie sobie właśnie tego samca z poprzedniego zdjęcia, takiego kolorowego, no to jednak za kolor się płaci, to znaczy jest się po prostu bardziej widocznym. Więc wtedy, kiedy nie trzeba, samce wracają do tego swojego takiego ubarwienia jednak maskującego. I tutaj przed wami stoi właśnie samiec. Skąd o tym wiemy? No wiemy to chociażby po dziobie. Zobaczcie, kolor dzioba jest taki żółto-zielono-oliwkowy. I jak nam się uda, o, udało się, zobaczcie, dziób samicy tak nie wygląda. Akurat kolory dziobów u kaczek się nie zmieniają wraz z porą roku. A wspomniałam właśnie o tym, że mamy szansę spotkać takiego dość nietypowego samca latem, no bo właśnie one wtedy wracają do swojego takiego ubarwienia maskującego. I to jest właśnie taka ciekawostka, że właśnie może się tak zdarzyć, że kiedy się wybierzecie nad jakiś zbiornik w większym mieście, to się okaże na przykład, że na pierwszy rzut oka są tam same samice. Ale jak się im troszkę przyjrzymy i przyjrzymy się zwłaszcza ich dziobom, no to właśnie może się okazać, że jest tam jednak sporo samców, no tylko właśnie trzeba je wyłapać, bo właśnie trzeba mieć też świadomość tego, że tak się może właśnie zdarzyć, że one mają te dzioby trochę inne. No to teraz kolejne pytanie. Czy to jest śnieżyczka przewiśniek? Taki popularny gatunek, wydawałoby się, że wszyscy go kojarzą. To jest trochę tak jak z wróblem. Bardzo, bardzo polecam takie doświadczenie przeprowadzić, żeby poprosić kogoś, żeby narysował właśnie wróbla. I okaże się, że to wcale nie jest takie proste, bo z grubsza my wiemy, jakie dźwięki wydaje wróbel i jak on mniej więcej wygląda, ale jak już trzeba przejść do szczegółów i narysować kolor czapeczki, czy właśnie jak wyglądają skrzydełka, jaki jest właśnie kolor upierzenia, no to już nie jest tak prosto. No tutaj na razie mamy obstawę, że jest to przewiśniek. Słuchajcie, no ja nie, no nie będę ukrywać, że troszkę tutaj podchwytliwe. O, jest jedna odpowiedź, że nie. No troszkę tutaj, tak, troszkę podchwytliwe. No właśnie, mamy odpowiedź. To jest, słuchajcie, śnieżyca wiosenna. To właśnie nie jest śnieżyczka przebiśniek. Przebiśniek ma troszkę inne, zresztą, o, żeby nie być gołosłownym, wygląda troszkę inaczej, ma inną liczbę płatków i trochę inaczej skonstruowany właśnie kwiat, ale to, co jest tak bardzo, znaczy bardzo popularne, no właśnie ostatnio zaczyna być coraz bardziej popularnym gatunkiem takim wiosennym właśnie w ogrodach, to jest właśnie śnieżyca wiosenna. I też trzeba się im troszkę właśnie przyjrzeć, żeby te różnice dostrzec, bo one są do odróżnienia od siebie, zdecydowanie jest to dość... No, są generalnie łatwe dość do odróżnienia w terenie, natomiast właśnie warto na nie zwrócić uwagę, no zaraz za moment będą się pojawiać jedne i drugie, bo może się właśnie okazać, że coś, co z daleka nam się wydaje w parku po prostu przewiśniegami, do których już w tym parku się przyzwyczailiśmy, wcale właśnie tymi przewiśniegami nie jest, więc też warto się przyglądać, co mamy, czy w ogródkach, czy właśnie tam gdzieś w naszej okolicy, co nas otacza. No i na razie kolejna z zagadek, kawka, kruk, wrona czy może gawron. Ja nie wiem jak wy, często spotykam się z tym, że właśnie osoby, które są gdzieś w mieście czy w parkach, opowiadają właśnie dzieciakom, co widać i często pada właśnie hasło, że mamy tutaj kruki. No a najczęściej okazuje się, że te kruki to są właśnie gawronami albo czasami kawkami, no chyba, że się zdarzy jakaś wyjątkowo ciemna wrona, bo po prostu zdarza nam się te ptaki mylić. I teraz, jeżeli chodzi o obstawianie, kto jest kim, to najprościej tutaj wyłapać wronę, bo wronę mamy po środku, wronę siwą, co nam troszkę to podpowiada. Wrony w ogóle do obserwacji też w mieście są naprawdę też niesamowite, jak kombinują na przykład z rozłupywaniem orzechów, żeby, jak na przykład rzucają je
jak zrzucają je właśnie pod koła samochodów, żeby to samochód rozłupał orzech. No, jest to po prostu naprawdę niesamowite. I w ogóle samy krukowate też są do obserwacji, myślę, że bardzo, bardzo ciekawe. A odpowiedź tutaj pani Mariola już nam napisała, jak to jest. Gawron, wrona i kruk, zgadza się. Tutaj na dokładkę jeszcze wrzucę kawkę, która może akurat na tym zdjęciu jest to słabiej widoczne. O, pani Bożena też tutaj nam prawidłową odpowiedź napisała. Super, bardzo, bardzo dziękuję. Kawka, jak się w ogóle jej przyjrzymy, ma w ogóle niebieskie oczy, więc też jest takim ciekawym ptakiem. I zobaczcie, że dopiero kiedy one są zestawione wszystkie cztery obok siebie, to dopiero widać, że one się między sobą różnią. I rzeczywiście jakby odrobina właśnie tej wnikliwości może spowodować, że będziemy właśnie potrafili je również rozpoznać w terenie, ale co ważne, każdy z tych ptaków ma też swoje jakieś czy przyzwyczajenia, no po prostu ma swoją biologię i ekologię życia i warto się również im przyjrzeć po to, żeby te ptaki lepiej chronić, ponieważ wcale nie jest tak, że mamy za dużo wron, czy za dużo srok, czy w ogóle za dużo jakichkolwiek ptaków. W takich miastach są w ogóle chronione i warto po prostu wiedzieć, kogo spotykamy, ale też właśnie jakie może mieć potrzeby. No i jeżeli tak jest, że mamy wyjątkowo ciężką zimę, no to co możemy zrobić, żeby tym ptakom trochę tę zimę ulżyć. Z ptaków przechodzimy do innych skrzydlatych stworzeń. No i pytanie jest takie, kto tu nie jest bąkiem? Czy pierwszy, czy drugi, czy trzeci obrazek? Bo z tym ja też sporo się zajmuję właśnie pszczołami i no właśnie, i sporo staram się o tych pszczołach opowiadać. I często się spotykam, że właśnie, że jest taki jeden owad, którego wszyscy nazywają bąkiem, a nie jest. Wszystkie nie są. Bardzo. Bardzo brylianska odpowiedź, o, tak bym rzekła. Numer 3. No dobrze, to już rozwiewam wątpliwości. Otóż ten w środku, przedziwny osobnik, polecam sobie też bardzo poszukać, jakie on w ogóle dźwięki wydaje. To jest bąk, tylko że jest po prostu ptakiem. Ten osobnik po prawej również jest bąkiem, bąkiem pastwiskowym. I no, jest to generalnie, tak jak widać, owad. Natomiast bąkiem nie jest ten owad najbardziej z lewej strony, czyli numer 1, ponieważ jest to trzmiel. Jeden z gatunków trzmieli, mamy ich około 29 gatunków w Polsce, więc naprawdę jest z czego wybierać. Mają bardzo różne ubarwienie pasków, więc rzeczywiście jest tutaj się czego pouczyć, ale to myślę, że to są też dobre zwierzaki na początek, żeby je trochę poobserwować, bo one są dość takie, no nie są szybkie, o może tak, nie są szybkie i raczej są, znaczy nie raczej, ale są generalnie łagodne, więc naprawdę łatwo i przyjemnie jest je zaobserwować, jak uwijają się przy kwiatach, już na moment się zaczną uwijać, bo one w ogóle jako jedne z pierwszych pojawiają się wiosną i też wiosną będziemy mieli okazję na początek obserwować właśnie samice trzmieli, no bo to one wychodzą jako pierwsze takie duże i szukają po pierwsze pokarmu, a po drugie miejsca, gdzie można właśnie znaleźć jakąś kryjówkę, miejsce na gniazdo. Trzmiele tak się przyjęło, że nazywa się bąkami, ale to zdecydowanie nie są bąki. Bąki właśnie możemy mieć takie dwa różne jak tutaj, przy czym właśnie szczególnie polecam sobie sprawdzić w wyszukiwarce, jaki dźwięk wydaje ptak bąk, bo może to być bardzo ciekawe odkrycie. I no właśnie, czasem może się okazać, że nawet ten zwykły trawnik, który mamy gdzieś przed szkołą, jest źródłem właśnie ciekawych odkryć. Nawet tam możecie znaleźć jakieś gatunki, na przykład owadów, które są niezwykle ciekawe. Polecam też zainteresowanie się rozpoznawaniem gatunków traw. To jest, słuchajcie, szalenie, szalenie trudna sprawa,
w niektórych przypadkach, ale okazuje się, może się okazać, że właśnie nawet wokół właśnie czy szkoły, czy gdzieś w okolicy naprawdę jest tych gatunków traw bardzo dużo i być może niektóre w ogóle jakoś w specjalny sposób Was zaciekawią. A jak już jesteśmy przy roślinach, no to może tutaj. Takie pytanie. Która z roślin nie jest trująca? Tam już jeden z uczestników, widziałam, że rozpoczął, że tak powiem, taki proces rebelianckich odpowiedzi w stylu żadna albo wszystkie, więc tak też może być. I tak akurat jest w tym przypadku. Nawet może wiem, o tak odpowiem. Wszystkie, tak, zgadza się dokładnie, wszystkie. Ta pierwsza, którą tak postrzegamy jako taką bezpieczną, to jest trzmielina, to są owoce trzmieliny. Bardzo, myślę, że też ciekawy widok w lesie, jeżeli chodzi o w ogóle kolorystykę, bo no, jakby te owoce naprawdę są bardzo jaskrawe, łatwe do zauważenia i myślę, że to też no, dobry moment w ogóle na naukę rozpoznawania też trzmieliny w terenie, właśnie wtedy, kiedy ma owoce, bo nie jest to taki krzew no, łatwy jakby do rozpoznania dla początkujących. Babie ząbki, Jezu, przepiękne, aż sobie właśnie zapiszę. To cudowne, ciekawa jestem, skąd się ta nazwa trzmieliny mogła wziąć. No właśnie, to jest w ogóle też super sprawa do odkrycia. Różne właśnie nazwy takie ludowe dla gatunków czy ptaków, czy właśnie roślin, bo może się okazać, że wiele z nich naprawdę jest fascynujących. Zgadza się, wszystkie są trujące, i trzmielina, i konwalia, i cis. Znaczy mówimy o trujących dla nas, bo ptaki na przykład z trzmieliną czy z cisem sobie potrafią dość dobrze poradzić. No i skoro o ptakach, to chciałam bardzo zachęcić Was do tego, żeby właśnie w toku zdobywania, bo czasem jest tak, że trudno nam się zmotywować do tego, czy w ogóle nawet może być tak, że nie wiemy od czego zacząć, że mamy rzeczywiście ten trawnik, czy las, czy łąkę gdzieś w okolicy szkoły, ale nie bardzo wiemy od czego zacząć. Więc bardzo polecam, żeby właśnie przejrzeć sobie te serwisy tutaj, które podlinkowuję też, ale właśnie przygotowałam kilka zrzutów z ekranu, żebyście mogli zobaczyć właśnie jak prowadzi się różnego rodzaju badania nad tym, no właśnie na przykład ile mamy wróbli w miastach teraz w porównaniu na przykład do 1990 roku. Więc można sprawdzać różne rzeczy. Przy okazji można się trochę dowiedzieć, jakie są właśnie te takie bardziej naukowe, czy w ogóle naukowe metody badania właśnie, czy to ptaków, czy innych grup zwierząt, czy roślin i rozpocząć właśnie własne obserwacje. Można też na pewno wybrać się na przykład, znaczy tutaj akurat już jest niestety po, dosłownie tuż po, ale może słyszeliście o takiej akcji o zimowym ptakoliczeniu, czy na przykład o akcji Karmnik, kiedy się obrączkuje ptaki, też można się wybrać na wycieczki, można porozmawiać właśnie ze specjalistami, dowiedzieć się od czego zacząć obserwacje, bo właśnie tak jak mówię, zima jest świetnym momentem, żeby ptaki właśnie obserwować. W tym roku tym głównym bohaterem ptakoliczenia była właśnie jemiłuszka, która jest na zdjęciu. Myślę, że też ciekawy gatunek i w ogóle samo ptakoliczenie jest też dość przyjemne, no tyle, że trzeba być odpornym na zimno. Jest też taki program, który nazywa się Monitoring Sów Krajobrazu Rolniczego i jeżeli mieszkacie właśnie na takich terenach, gdzie no zdecydowanie ten krajobraz rolniczy dominuje, to również możecie się zainteresować tym monitoringiem. Możecie też zobaczyć, to teraz pokażę, jak to zrobić właśnie, gdzie sprawdzić, jakie są powierzchnie badawcze, być może gdzieś jakaś jest w waszej okolicy i wy też możecie jakby na przykład dać znać Stowarzyszeniu Ochrony Sów,
że w waszej okolicy na przykład występuje płomykówka albo pójćka, która jest w ogóle bardzo ciekawą sobą, jest tutaj na zdjęciu obok, niewielką sobą, a właśnie związaną z terenami rolniczymi, no i też z siedliskami człowieka, więc też możemy się dowiedzieć, zobaczcie, o dość wąskiej grupie ptaków, wielu ciekawych rzeczy, i to ptaków, które są no właśnie okryte jednak trochę taką tajemniczą aurą. Mamy też właśnie coś takiego, mamy taką wielką mapę z monitoringiem właśnie ptaków. Ja tutaj wybrałam akurat sobie takie okolice. Pozaznaczałam sobie tutaj, tam w legendzie widzicie powierzchnię próbną, można sobie zaznaczyć, co nas interesuje. I te małe takie kropki, kwadraciki, to są właśnie powierzchnie, na których prowadzone są, jest prowadzony konkretny monitoring. Te większe, no to oczywiście to są, jakby różny kolor odpowiada monitoringowi różnych gatunków, więc zobaczcie sobie, jakie gatunki są właśnie obserwowane czy badane w waszej okolicy i być może właśnie spróbujcie się zorientować, czy gdzieś w jakiś sposób możecie taki monitoring wspomóc takimi obserwacjami, które prowadzicie po prostu na co dzień, nawet myślę, że można je prowadzić z okna szkolnej klasy, więc bardzo polecam się zainteresować, sprawdzić. O, zobaczcie, tutaj jak dodamy właśnie taką informację, że chcemy zaobserwować żołnę, to zobaczcie, wyskakuje nam tych powierzchni ileś więcej, ale też no właśnie, tak jak widać, ta żołna nie jest monitorowana wszędzie, więc naprawdę sporo można z takiej mapy się dowiedzieć, pobawić się tutaj trochę i poobserwować, co się właśnie wokół nas dzieje. Skoro jesteśmy przy żołnie, no to kolejna też taka moja zagadka dla was. Który z tych gatunków ma najmniej wspólnego z drzewami? Mamy żołnę, mamy buciana czarnego, mamy rzekotkę i węża eskulapa. Pierwszy, czyli żołnierz. To jest, słuchajcie, wbrew pozorom bardzo ważne pytanie, bo żeby wiedzieć, czego się spodziewamy w naszej najbliższej okolicy, musimy z grubsza, no właśnie, mniej więcej orientować się, kto tam może występować. I rzeczywiście żołna, tak jak padła ta propozycja na samym początku, rzeczywiście ona z drzewami ma raczej stosunkowo najmniej wspólnego, natomiast bocian czarny jak najbardziej możecie zobaczyć, nawet streaming, który różne instytucje mogą udostępniać w internecie, znaczy zaczną, jak zacznie się sezon, można obserwować właśnie, gdzie zakładają gniazda. No i się okaże, że jednak prowadzą trochę inny tryb życia niż bociany białe. Dlatego też go tutaj wrzuciłam, żeby właśnie trochę zrobić zamieszanie, ale też zachęcić do tego, żeby właśnie o gatunkach dowiadywać się nieco więcej. Wąż eskulapa rzeczywiście nie jest tak, że siedzi non-stop na drzewach, ale właśnie może tak być, że na drzewie go spotkamy, bo po prostu potrafi się wspinać dzięki właśnie łuskom na swoim brzuchu i też dość giętkiemu ciału. O, tutaj mamy właśnie informację od pani Marzeny, że właśnie, że bociany czarne to gniazda w lasach jak najbardziej, rzekotka też możemy spotkać właśnie, często jej nawet nie zauważamy, bo ona jest po prostu przylepiona do liścia i właściwie w ogóle jej nie widać, znaczy taki też jest jej cel. Ale gorąco zachęcam właśnie do tego, żeby właśnie rozglądać się, przyglądać i poznawać to, co mamy wokół. I zmierzając już tak powoli, znaczy powoli, nie powoli, ale sprawnie do końca, zachęcam też do właśnie przyglądania się drzewom, bo okazuje się, że drzewa bardzo dużo są warte, zwłaszcza drzewa w miastach. Tutaj macie przykładowe wyliczenia i szacunki właśnie wartości drzew w trzech przykładowych miastach, przy czym też niektóre z tych oszacowań są z lat 90., więc myślę, że ta wartość dzisiaj byłaby już dużo wyższa. Natomiast drzewa też zarabiają. I tutaj mamy przykład Nowego Jorku właśnie, czy Chicago, a zarabiają poprzez generowanie oszczędności dla miasta. Czyli im więcej, okazuje się, że jakby im więcej mamy drzew, tym na przykład możemy bardziej zaoszczędzić na przykład prądzie, czy na innych, czy na przykład w przypadku Warszawy to jest na przykład na
oczyszczaniu kanalizacji, bo drzewa po prostu, czy tam drzewa rosną, wchłaniana jest po prostu bez problemu woda, ona nie spływa do kanalizacji, ta kanalizacja się nie zatyka, więc mniej razy trzeba interweniować. Także wbrew pozorom drzewa, które nam się wydają takim właśnie statycznym elementem, mogą być niezwykle ciekawe, zwłaszcza jak się spojrzy na nie od trochę innej strony, do czego też gorąco zachęcam, żeby właśnie patrzeć w górę i po prostu przyturać się też do drzew, bo wtedy możemy dostrzec to, co jest niedostrzegalne. I takie inwentaryzacje drzew rzeczywiście są bardzo pomocne, bo nie każde miasto ma każde drzewo rzeczywiście dobrze, nie każde miasto ma zinwentaryzowane wszystkie drzewa co do sztuki. I właśnie na przykład w wyniku takich badań czy obserwacji w 2017 roku naukowcy właśnie zauważyli, że na podstawie obserwacji właśnie zdjęć satelitarnych i ubytku koron drzew, że prawdopodobnie właśnie zniknęło nawet 20 tysięcy drzew z terenu Łodzi. Więc jakby to też może być ciekawy wątek. Polecam też właśnie wejść sobie na stronę właśnie mapy drzew w Łodzi. To jest społeczna inwentaryzacja, którą rozpoczęli mieszkańcy i właśnie też możecie zobaczyć, jakie informacje, co jest zbierane, czego jakby można się o tych poszczególnych drzewach dowiedzieć. Ta mapa jest bardzo dokładna, ale też na samej stronie jest mnóstwo, mnóstwo ciekawych informacji, więc gorąco, gorąco polecam i zachęcam. I już na sam koniec dwie takie zagadki trochę wodne, dlatego że no właśnie, sporo było o tych zwierzakach i roślinach, które są dość charakterystyczne i też no, po prostu lądowe, więc mamy szansę się częściej z nimi spotkać. Ale właśnie, czy w Bałtyku występują rekiny? Nie jesteśmy zwierzętami lądowymi, nie jesteśmy zwierzętami morskimi, więc jakby często jest tak, że mniej się interesujemy tym, co jest pod wodą, a to niekoniecznie musi być mniej interesujące, bo może się okazać, że właśnie czekają tam na nas różne ciekawostki. Pani Mariona i pani Anna twierdzą, że tak, pan Daniel mówi, że nie. No to uwaga, zaskoczenie, możemy spotkać w Bałtyku rekiny. Polecam sobie też sprawdzić, bo nie jest to jeden gatunek. Nie są to oczywiście rekiny, które są dla nas groźne. Część z nich występuje w ogóle głównie w zachodnim Bałtyku, ale tak, możemy spotkać właśnie w naszym Bałtyku rekiny. I już właśnie jeszcze ostatnie takie wodno-rybne pytanie. Kto może przepełznąć po wilgotnym lądzie nawet kilometr? Zgadza się, żarłacz śledziowy, tak, to właśnie było zdjęcie żarłacza śledziowego, lamny tak zwanej. Czy będzie to węgorz, którego mamy po lewej stronie? Bardzo niesamowita ryba w ogóle, bardzo tajemnicza. Czy będzie to chruścik, larwa chruścika właściwie konkretnie? Drugi. Larwa chruścika też żyje pod wodą, to może tak podpowiem. Pierwszy, drugi. Okej, to żeby tutaj nie przedłużać i od razu rozwiązać zagadkę, to węgorze są w stanie przepełznąć po wilgotnym podłożu nawet kilometr. I myślę, że z tego powodu zasługują na wielkie brawa i naszą uwagę i zainteresowanie się, bo sporo o węgorzach w ogóle nie wiemy. W skrócie, czego się dowiedzieliśmy podczas naszego spotkania, oprócz tego właśnie, że węgorze są ekstra, to właśnie o różnych monitoringach, o tym, że drzewa właśnie mogą generować dla nas korzyści, o tym, że trzmiele to nie błąki i właśnie, że sowy, czyli na przykład puszczyki możemy spotkać w miastach, pójdźki na przykład na terenach rolniczych, ale też przy człowieku. I no właśnie tu też podzielę się tylko moją własną obserwacją właśnie z łąki, która jest dosłownie przy moim osiedlu, że udało mi się właśnie po konsultacji z entomologami stwierdzić właśnie występowanie gatunku pszczoły, który jest objęty ochroną. I zobaczcie też niewielki zwierzak, ale bardzo, bardzo myślę, że ciekawy, o niezwykłych oczach. No i właśnie takie ciekawe znalezisko dosłownie tuż przy blokach. I teraz do czego zachęcam i o co proszę jako takie zadanie dla Was? Będą dwa. Po pierwsze, żeby się bardziej przyjrzeć temu, co się dzieje na stronie monitoringu ptaków, pobawić się tam trochę tą mapą, poprzybliżać, pooddalać, zobaczyć właśnie, jakiego typu monitoring jest prowadzony w Waszej okolicy. Tam jest też taka opcja, że można wpisać gatunek ptaka i sobie o nim więcej przeczytać. I zachęcam też do tego, żeby wyjść na spacer,
i po prostu przeprowadzić jakieś obserwacje. Teraz, jeżeli gdzieś jest wokół Was śnieg, to można jak najbardziej zrealizować tropienia, można obserwować właśnie zwierzaki, więc jest dużo tych możliwości. A dla najbardziej zmotywowanych poproszę, żebyście wpisali w wyszukiwarkę i znaleźli odgłosy, jakie wydaje sarna i jakie wydaje ropucha zielona konkretnie, takie godowe. Myślę, że to może być dla Was zaskakujące i też może być może zainteresować do dalszych poszukiwań i zdobywania wiedzy. A ja bardzo dziękuję za Waszą cierpliwość, bo wiem, że troszkę przeciągnęłam i życzę wspaniałej przygody w przyrodzie i żebyście generalnie doceniali bardzo to, co jest wokół Was, bo to jest niesamowicie cenne. Dziękuję. To ja jeszcze raz podziękuję Tobie, Kasiu, właściwie pierwszy raz, ale bardzo dziękuję Ci za tą prezentację i za te wszystkie informacje. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym spotkaniu dzisiejszym. I chciałam tak jeszcze tylko wrócić do tego hasła Kasi, że aby móc chronić przyrodę, trzeba ją lepiej poznać. I mam nadzieję, że właśnie to spotkanie, pomysły Kasi na poznanie przyrody przybliży Was jeszcze bardziej do tego, co wokół Was i też wesprze Was w działaniach na rzecz ochrony przyrody. Tak jak mówiłam, prześlę i nagranie, i prezentację ze spotkania, a na razie dziękuję Wam bardzo i życzę też miłego dnia i może już ciekawych przyrodniczych spotkań od razu po spotkaniu naszym. Dziękujemy.